Niech g od x będzie równe 1 przez x. Czy możemy użyć twierdzenia o wartości średniej, żeby uzasadnić, że równanie g prime od x równa się druga ma rozwiązanie dla x większego od minus 1 i mniejszego od 2? Jeżeli tak, napisz uzasadnienie. Wciśnij pauzę i spróbuj samodzielnie odpowiedzieć na to pytanie. Dobrze, jak mamy podany przedział i chcemy skorzystać dla tego przedziału z twierdzenia wartości średniej, to musimy Mieć pewność, że spełnione są założenia, czyli funkcja jest ciągła na całym przedziale domkniętym i różniczkowalna na wnętrzu tego przedziału, czyli na przedziale otwartym. W tym wypadku od razu widzimy, że funkcja nie jest określona w zerze, bo mamy tutaj dzielenie przez x. Dla x równego 0 to, to jest nieokreślone. Czyli ta funkcja nie będzie ciągła tym bardziej na tym przedziale, bo nie jest ciągła w zerze. Jeżeli nie jest określona w zerze, to tym bardziej nie jest ciągła. Czyli w tym wypadku odpowiedź brzmi oczywiście nie. Założenia twierdzenia o wartości średniej nie są spełnione, to znaczy funkcja g od x nie jest ciągła na przedziale od minus 1 do 2, tym bardziej nie jest różniczkowana na jego wnętrzu. No dobra, no to teraz zajmijmy się punktem drugim. Czy możemy użyć twierdzenia o wartości średniej, żeby uzasadnić, że istnieje wartość c? Taka, że g' od c równa się minus 1 druga oraz c jest od 1 do 2. Czyli teraz mam inny przedział. Jeżeli tak, napisz uzasadnienie. Znowu wciśnij pauzę i spróbuj samodzielnie odpowiedzieć na to pytanie. W tym wypadku ta funkcja jest na całym tym przedziale ciągła, od 1 do 2, dlatego że 0 jest poza tym przedziałem, jest różniczkowalna na jego wnętrzu. Czyli założenia są spełnione. Teraz musimy sprawdzić, czy przyrost tej funkcji podzielony przez różnicę argumentów na tym przedziale jest równy minus 1 druga. No to musimy obliczyć g od 2 minus g od jedynki i podzielić przez różnicę argumentów, czyli 2 odjąć 1. No to sprawdźmy. W dwójce to jest 1 druga, w jedynce mamy 1. No tutaj mamy 2 odjąć 1 to jest 1. Widzimy, że rzeczywiście to wychodzi minus 1 druga, jak to obliczymy. Czyli wszystko się zgadza, wystarczy teraz napisać ładne uzasadnienie. No więc piszemy, że nasza funkcja g jest funkcją wymierną. Jest funkcją wymierną. Czyli jest ciągła i różniczkowalna, jak każda funkcja wymierna, jest ciągła, ciągła i różniczkowalna w każdym punkcie swojej dziedziny. punkcie dziedziny, no ten przedział. Przedział od 1 do 2 zawiera się w dziedzinie, w dziedzinie funkcji. Czyli funkcja jest ciągła i różniczkowalna na, na przedziale, tak jak trzeba. No i ten warunek, że różnica wartości funkcji podzielona przez różnicę argumentów jest jedna, jedna druga, jest również spełniony. Czyli istnieje taki punkt, C na mocy twierdzenia o wartości średniej, że G' od C równa się minus jedna druga, i ten punkt C leży właśnie we wnętrzu tego rozpatrywanego przez nas przedziału.